Jest to zupełnie inny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo tak się nazywa PSZOK. Jest to w tej chwili drugi PSZOK. Jeden mamy przy ulicy Kępskiej. Jeszcze jest jeden przy ulicy Podmiejskiej, ale musimy go zlikwidować, ponieważ tam jest Centrum Zagospodarowania Odpadów, jest bardzo duży ruch, to jest no, niebezpieczne miejsce. Poza tym tam nie ma możliwości manewrów samochodów, odpadów, odzyskiwania odpowiedniej ilości surowców, dlatego też kupiliśmy ten teren i ustaliliśmy, że wybudujemy PSZOK spełniający najwyższe standardy. No nie ukrywam, że planujemy jeszcze następny taki PSZOK, bo w tej chwili jest przy ulicy Kępskiej ten PSZOK i planujemy na Zaodrzu przy ulicy Wspólnej. Też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, czyli wszyscy mieszkańcy Opola będą mieli możliwość dostarczenia nieodpłatnie odpadów komunalnych. Ten PSZOK kosztował 3 250 000 zł. I uzyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej w wysokości dotacja 1 500 000 i pożyczka na preferencyjnych warunkach 1 500 000 zł z programu Racjonalna Gospodarka Odpadami. Opracowaliśmy dokumentację, uzyskaliśmy pozwolenie, złożyliśmy wniosek, no i podpisana została umowa, a później wybór wykonawców. Natomiast no jest to tak ciekawe miejsce, że tu nie tylko mieszkańcy mogą dostarczać odpady, ale jest też ścieżka edukacyjna, którą widać, czyli ekologiczna i dla dorosłych, i dla dzieci. Są tu punkty napraw, rzeczy, które na przykład nie są odpadami, ale można przynieść niektóre rzeczy i druga osoba sobie je wykorzysta w domu, bo one nie stanowią odpadu, może sobie naprawić te rzeczy, jest punkt napraw. Natomiast tu jest teren 2,5 razy większy niż ten przy ulicy Podmiejskiej, no więc jest możliwość manewru kontenerami, jest ogólnie 25 kontenerów, jest rampa najazdowa, są magazyny odpadów niebezpiecznych. Najważniejsze właśnie to jest wyjście miasta naprzeciw mieszkańcom, ponieważ od 2013 roku działa w ogóle pierwszy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, więc to jest umożliwienie mieszkańcom dostarczania odpadów komunalnych, które powstają w domach lub mieszkaniach. Nie mogą one pochodzić z działalności gospodarczej. I są to odpady, które mieszkańcy produkują na co dzień, czyli papier, makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania szklane, odpady wielkomateriałowe, odpady budowlane, czyli gruz na przykład z remontów. Są to też odpady niebezpieczne, które są wytwarzane w gospodarstwach domowych. Ale no, troszkę są inne reżimy, bo tutaj obsługa PSZOK musi te odpady przejąć i mamy magazyn odpadów niebezpiecznych. No, są też odpady bio, ale tylko liście, trawa, odrosty drzew, ponieważ inaczej to by ulegało fermentacji, więc wszystko to stąd jedzie do dalszej segregacji, do naszego Centrum Zagospodarowania Odpadów. Dużo z tych odpadów można przekazać do recyklingu, ponieważ na terenie przy ulicy Podmiejskiej jest cały dział recyklingu i odzysku i tam odzyskuje się na przykład drewno, jest stolarka okienna, drzwiowa, można odzyskiwać odpady z odpadów budowlanych jako podbudowa, kruszywo, do zasypywania pewnego rodzaju wyrobisk. Nie jest to składowane. Bardzo dużo z tych odpadów nie jest składowanych, a więc przede wszystkim te odpady nie są przekazywane nielegalnie na dzikie wysypiska. Limity dotyczą opon i odpadów budowlanych, ponieważ odpadów budowlanych można przywieźć 2 tony rocznie maksymalnie na dany adres, natomiast opon 4 opony rocznie na mieszkańca.